No i proszę Państwa, 20 tytuł. No i to jest moment, na który czekali, mieli nadzieję od grudnia po porażce w Płocku, że nastąpi. Fetowani teraz oczywiście we własnej hali zawodnicy Barlinek Industrii Kielce. To nie był zwykły sezon, on był znaczony ogromnymi turbulencjami poza boiskiem, bo stracili ważnego sponsora. Pamiętajmy przecież, że w styczniu, w marcu, w lutym też naturalnie mieliśmy sporo pytań. Co właściwie się stanie? Jaka przyszłość? Były już te publikacje mówiące, że Telekom Wesprem przejmie i Talanta Dojszybajewa, i kilku ważnych zawodników. Ostatecznie odszedł na Remili, ale poza Remilim nie było już więcej strat, bo przyszedł nowy sponsor, no i tym samym wraz z tą firmą, która zajęła pierwsze miejsce w nazwie klubu, pojawiła się stabilność. No i nie ukrywamy, że wiemy przecież, jakie są cele tutaj w Kielcach, jeśli chodzi o Final Four. Ta drużyna zamierza powalczyć o złoto nie tylko w ligowym sezonie, ale także i w roku 2016 marzą o koronie europejskiej. Kolejni zawodnicy nagradzani, także ci, którzy oczywiście nie byli dzisiaj w tym protokole meczowym. Ciekawi mnie los tego, jak to wszystko się poukłada w Final Four. Ty widzisz zespół z Kielc jako triumfatora rozgrywek? Myślę, że mają wszystko, co trzeba do tego. Widzę, naprawdę widzę i myślę, że oni są gotowi na to, aby powtórzyć ten wspaniały sukces z 2016 roku, a dzisiaj zrobili ku temu pierwszy krok, bo będą mieli wolną głowę, to ciśnienie trochę spadnie i wiedzą, że ten najważniejszy element, czyli tytuł mistrza Polski, cały czas pozostaje w Kielcach. Można się skupić tylko i wyłącznie na tym, aby w Kolonii pokazać swój najlepszy handball w roku i oni będą na to przygotowani. A do tego jeszcze trzy tygodnie znaczone Pucharem Polski, który, przypomnijmy, 3 czerwca będzie odbywał się w Kaliszu i tam też no, znakomity, najwyższy możliwy poziom do przygotowania się do Final Four, czyli właśnie spotkanie z ekipą z Płocka. No i jest nasz dzisiejszy ekspert Paweł Paczkowski, także oczywiście ze złotym medalem. Zdrowia brakowało i tego właśnie Pawłowi życzymy na przyszłość, jak i zresztą wszystkim zawodnikom ze wszystkich drużyn. Kapitalną pracę w defensywie wykonali i dziś, szczególnie w pierwszej połowie i w tym czwartkowym meczu z Telekomem Wesprem, zawodnicy kieleccy będą jeszcze mieli przed sobą takie zdanie: wspięcie się na wyżyny w tych 3 meczach do końca sezonu. Finał Pucharu Polski, a potem 2 spotkania w Kolonii, w Niemczech Final Four. I wszystko może się zdarzyć. To może być niesamowity sezon dla drużyny kieleckiej. A oto oczywiście architekt, maestro Talant Dojszybajew. To już nie będzie mógł powiedzieć trener, że jeszcze nic nie wygrali, jeszcze nic nie osiągnęli, trzeba zachować skupienie. To drugie? Na pewno, ale już jest sukces jeden w tym sezonie, na pewno zdobyty. Tak, teraz zresztą mówił Talant Dojszybajew, że pozwoli na radość w niedzielę, jeżeli będzie mistrzostwo, no i musi pozwolić, no bo przecież do tego 3 czerwca jest wystarczająco dużo czasu, by się dobrze zregenerować i odpocząć po świętowaniu. A dzisiaj Kielce po raz kolejny będą świętować. Po raz 20 będzie to świętowanie pod znakiem tytułu najlepszej drużyny piłki ręcznej w naszym kraju.
jest sztab, jest zarząd. No i jest także wśród tego zarządu Berto Servas oczywiście. Tak jak Dujszebajew jest najważniejszy, jeśli chodzi o stronę sportową, tak organizacyjnie i biznesowo, tak to powiedzmy. Te wszystkie lata to jest ogromna zasługa Bertusa Servasa. Kiedyś rozmawiałem z Bertusem dosyć długo o tym, jak są przeprowadzone transfery i on pamięta każde negocjacje, każdego zawodnika. Pamięta, ile komu płacił przez tych ostatnich kilkanaście lat. Pamięta wszystkie możliwe szczegóły dotyczące każdego zawodnika. Szczegółowo opisywał mi m.in. jak odchodził Łukasz Cindrycz, jak wyglądały negocjacje, co się potem działo. Żyje tym klubem, żyje tym dzień i noc, bo inaczej się po prostu nie da, gdy chce się być najlepszym i gdy chce się to wszystko utrzymywać. Przecież przez tyle lat. No to popatrzmy na to, jak komisarz ligi wręcza puchar mistrzowski drużynie Barlinek Industrii Kielce. W tym momencie oficjalnie Kielczanie są mistrzami Polski. 20 raz Kielce najlepsze w naszym kraju, choć ten tytuł był wywalczony po tak morderczej chwilami wręcz walce z Orlenem Wisłą Płock. Było naprawdę, naprawdę trudno, ale dlatego też ta radość smakuje wyjątkowo. Choć wydawałoby się, że mogłoby im się to znudzić, to nic z tych rzeczy. Dlatego, że Orlen Wisła Płock zmusił drużynę Barlinek Industrii do najwyższego wysiłku. Gratulacje zwycięzcom. Gratulacje także zespołowi z Płocka za kapitalny ligowy sezon, choć oczywiście wiemy, że on nie jest znaczony tym wymarzonym złotym medalem. My za moment przenosimy się do naszego studia w TVP Sport. Hokej, mecz Czechów ze Szwajcarami. A więc, drodzy Państwo, następne sportowe emocje. Jeśli chodzi o Kielce, znamy to najważniejsze rozstrzygnięcie. I do 3 czerwca, do finału Pucharu Polski. Mówimy już Państwu do usłyszenia. Michał Matysik. Maciej Iwański. Zachęcamy, aby Państwo zostali z Sylwią Michałowską i z naszym studiem w internecie na tvpsport.pl i w naszej aplikacji. Wszystkiego dobrego.